Państwu dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Dzisiaj komentujemy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jest ze mną pan Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się. Dobry wieczór. Myślę, że o tym, co się dzieje, słuchacze, widzowie już wiedzą. Atak Hamasu na cele izraelskie. Ja zapytam, gdzie w tym wszystkim są służby, gdzie jest w tym wszystkim armia Izraela, jakby zaskoczona wydarzeniami. Zdaje się, że izraelskie służby, izraelska armia są mentalnie w tym samym miejscu, w którym były 50 lat temu w trakcie wojny Jom Kippur. Jest to faktycznie jeden z jeden z największych porażek, tak jakie te organy odniosły w swojej historii tak naprawdę. Sporo analityków podkreśla, że większość sił izraelskich było skoncentrowanych na zachodnim brzegu obecnie albo na odcinku północnym z Hezbollahem. I ten odcinek południowy z Gazą był bardzo nieobsadzony, bardzo źle monitorowany, co Hamas wykorzystał i to wykorzystał bardzo potężnymi efektami dla siebie. Także faktycznie widzimy pewnego rodzaju, chyba nie bójmy się użyć tego słowa, dość historyczny moment dla Izraela, dla izraelskiej armii. Więc to z pewnością wywoła lawinę tak naprawdę i masę zmian w izraelskim systemie, w izraelskim systemie bezpieczeństwa. No ale jakby na tym etapie to trochę jeszcze są rzeczy dość odległe, bo sytuacja jest wciąż bardzo dynamiczna tak naprawdę. My rozmawiamy o godzinie 17:50. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Jak wygląda ten stan aktualny, postępy Hamasu, tego jak reaguje armia izraelska? Na tę chwilę izraelska armia wypiera powoli Hamas z tych miejscowości stricte izraelskich. Walki toczą się jeszcze w kilku kibucach wokół strefy Gazy. No, są sygnały o różnych sytuacjach z zakładnikami. Jest ogólnie bardzo dużo szumu informacyjnego. Niemniej faktycznie wydaje się, że tak dużego zaskoczenia izraelska armia nie odniosła od czasu wojny Jom Kippur. Tak naprawdę po tym momencie, kiedy zostanie jakby oczyszczona ta tak zwana koperta Gazy wokół terenu opanowanego przez Hamas, będziemy się zastanawiać i będą też Izraelczycy decydować, jaką formę przyjmie dalsza operacja, tak? Jak wiele zostanie zaangażowanych sił, do jakiego stopnia są zaangażowane siły lądowe, a wiele wskazuje na to, że jednak dojdzie do użycia wojsk lądowych, tak jak miało to miejsce w 2014 roku. Więc skala operacji, skala też ofiar po obu stronach będzie naprawdę bardzo znaczna. To też wynika trochę z, znaczy, to też trochę wiąże się z tym, co Hamas zrobił, tak? Pojmania żołnierzy, pojmania cywilów, to wszystko będzie karta przetargowa, to wszystko będą tak naprawdę może nie tyle żywe tarcze, co osłona wobec izraelskich działań. I to pewnie jakoś wpłynie na plany izraelskiej armii. Niemniej już teraz widać po liczbie ofiar, chociażby tak, po stronie palestyńskiej, że Izrael raczej nie będzie się tak krygować, jak to bywało w poprzednich odsłonach konfliktu, bo jakby mamy do czynienia naprawdę z bezprecedensową sytuacją. Będzie jeszcze bardziej brutalnie? Wydaje mi się, że tak. Dużo zależy od tego, jaki plan zostanie przyjęty, jakie będą tak naprawdę cele operacyjne izraelskiej armii. Czy to chodzi tylko o zlikwidowanie jak największej liczby bojowników Hamasu, czy o odbicie zakładników, czy o całkowite zniszczenie tej organizacji. To jest bardzo mało prawdopodobne scenariusz, bo wtedy faktycznie doszłoby tak naprawdę do reokupacji całej strefy Gazy. Duże znaczenie ma też otoczenie międzynarodowe, tak? Pojawiły się sygnały, że Hezbollah zagroził atakami, jeśli dojdzie do faktycznie lądowej inwazji sił izraelskich. Sytuację bardzo bacznie obserwują państwa arabskie, Iran, więc jeśli faktycznie Izraelczycy nie rozplanują tego dobrze, to faktycznie możemy mieć do czynienia z regionalną eskalacją, chociaż tak naprawdę nikomu na tym tak bardzo nie zależy. Tu mam na myśli głównie na państwa arabskie, tak? Iranowi czy Hezbollahowi ta sytuacja w tym momencie byłaby bardziej na rękę. Jak zareaguje świat arabski?
jaka jest reakcja świata arabskiego? To trochę zależy od tego, o jakim państwie mówimy. Jordania wzywa do deeskalacji, autonomia palestyńska trochę z perspektywy ostrzegaliśmy was, wydała oświadczenie dość takie pełne, dość dotychczasowych formułek, niemniej faktycznie widać, że też trochę nie za bardzo wiedzą, jak tą sytuację ugryźć. Arabia Saudyjska również skrytykowała Izrael, Katarczycy skrytykowali Izrael, ale też nie ma co ukrywać, mało w tym gronie jest sojuszników stricte Hamasu. Tak naprawdę jedną rzeczą są oficjalne oświadczenia, a zupełnie inne przekazy idą kanałami nieoficjalnymi. Być może są to wyrazy pełnego poparcia i zapewnień, że jakby oficjalnie trzeba będzie potępić pewne rzeczy, ale co do zasady Izrael ma wolną rękę. Tak naprawdę najbliższe godziny czy dni pokażą tak naprawdę. Naprawdę wiele zależy od tego, jakie środki Izrael będzie chciał zastosować. Wyobraża sobie pan wyjście do gry Hezbollahu, o którym już pan wspomniał poprzednio? Jestem w stanie, ponieważ mamy do czynienia trochę z takim scenariuszem, że jeśli nie teraz, to kiedy? Ponieważ ta granica północna była przez długi czas dla Izraela od 2006 roku dość bezpieczna. W ostatnim czasie pojawiło się sporo incydentów, czy właśnie infiltracja na terytorium Izraela, czy jakieś zatargi graniczne, czy ostrzał rakietowy. I tak naprawdę Hezbollah, który no jest organizacją oczywiście terrorystyczną, ale tak polityczną, tak, która ma swoje cele, swoje narzędzia. I jeśli ona chce jakoś swój przekaz, no nie chcę powiedzieć, promować, tak, ale po prostu jakoś realizować swoje cele, no to w tym momencie jest ku temu pewien moment, tak? I faktycznie nawet kosztem dużych strat, tak jakby poniosło, wydaje mi się, że jest to dość prawdopodobny scenariusz. Iran zaciera ręce, tak? Oczywiście Iran zaciera ręce, nie ma co ukrywać. Jak już chodzi o ten segment bardziej polityczny, bardziej dyplomatyczny, to faktycznie obecne wydarzenia w Gazie mocno wytrącają z torów proces normalizacji izraelsko-arabskiej, tak? I to, o czym się dużo rozmawiało w ostatnich tygodniach, miesiącach, czyli oficjalne wzmocnienie relacji saudyjsko-izraelskich. To nie było tak, że ten proces był jakby tuż, ale ciągle, czy teraz priorytety Izraela, czy jakby całe jakby siły Izraela są skierowane w zupełnie innym miejscu. Nie ma też co ukrywać, to nie jest tak, że Arabia Saudyjska jest jakimś wielkim sojusznikiem Hamasu. Ma z nim oczywiście jakieś relacje, ale jakby Bractwo Muzułmańskie to jest jeden z głównych przeciwników Mohammeda bin Salmana. Więc to nie jest tak, że przywództwo saudyjskie będzie jakoś bardzo Hamasu żałować. Niemniej skala izraelskiej reakcji no, jakoś wymusi pewne działania też na Saudyjczykach, czy po prostu pewne reakcje, czy wstrzymanie pewnych działań tak naprawdę. Więc jakby osobną rzeczą są, tak jak już wspomniałem wcześniej, nieoficjalne kontakty, nieoficjalne komunikaty, a inną rzeczą są jakby te rzeczy, do których ostatnio rząd Netanjahu dążył, czyli no, tego wielkiego sukcesu normalizacyjnego. Obecnie jest to dość oddalone. Obecnie jakby priorytetem jest tak naprawdę stabilizacja sytuacji wewnętrznej, po prostu opanowanie tego kryzysu, jaki został wywołany po ataku Hamasu. A wszelkie dyplomatyczne aspekty są wciąż bardzo ważne, ale to jednak jest trochę dalszy plan. Czyli ból głowy Netanjahu, polityk dosyć dobrze lawirujący, może jego koniec polityczny właśnie teraz. Być może. To wciąż jakby rozmawiamy na sytuacji bardzo bieżącej, tak? Więc jakby wszelkie takie hot take'i, co może się wydarzyć, to wiadomo, trzeba brać z tym przysłowiowym ziarnem soli. Niemniej faktycznie polityk, który zawsze mocno promował tą swoją pozycję jako Mr. Security, jako też osoba, o której było wiadomo, że niechętnie by się angażował w operacje takie lądowe w Strefie Gazy, tak? Który zawsze wolał jakby taką bardziej kinetyczną, bardziej oddaloną formę konfrontacji z Hamasem czy z innymi ugrupowaniami. Człowiek, który wrócił do władzy raptem parę miesięcy temu, mocno argumentując to, że poprzedni rząd ta Lapida no, wytrącił fił. No teraz znajduje się naprawdę w obliczu największego kryzysu, jaki do tej pory miał do czynienia. Na pewno przyjdzie czas na rozliczenia polityczne, rozliczenia też w jakiś sposób no, systemowe, tak, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby obecne dowództwo południowej armii Izraela
odpowiedzialnej za gazy jakby utrzymało swoje stołki, tak, no bo to jest naprawdę potworna klęska służb wywiadowczych, potworna klęska armii tak naprawdę. Czy te konsekwencje będą też premiera? To naprawdę jest jeszcze troszkę za wcześnie, żeby o tym spekulować, ale to będzie naprawdę jedna z największych tak naprawdę plam na jego politycznej historii tak naprawdę. Tak, bo wewnątrz izraelskim parlamencie pewnie są już jakieś odmienne zdania co do tego, jak należy reagować. To nie jest tak, że pewnie Netanyahu realizuje tylko swoją wizję. Na tę chwilę mamy do czynienia z tym efektem flagi trochę. Yair Lapid, tak, czyli były premier, przywódca opozycji, wezwał wprost do powołania rządu jedności narodowej, która by się zajęła tym kryzysem. Większość, to było jakby wspólnego świadczenia też innych przywódców opozycji. Szef partii RAM, tak, Abbas też wezwał ludność arabską Izraela, żeby nie podejmowała żadnych działań, żeby nie dała posłuchu tym wszystkim wezwaniom ze strony Hamasu do otwartego konfliktu z Izraelem. Także widać z tej części izraelskiej klasy politycznej jednak pewien efekt zjednoczenia. Odwołane oczywiście zostały wszelkie manifestacje, które się cyklicznie odbywały co sobotę, tak, protestujące przeciwko rządowi Netanyahu i jego reformom sądownictwa. Także w tym momencie faktycznie wydaje się, że izraelskie społeczeństwo, izraelska klasa polityczna będzie zjednoczona, no, ale nie ma co ukrywać, no, konsekwencje i pewne, no, odium, tak, które spadnie na obecny rząd, w którym też, no, nie ukrywajmy, no, politycy typu Ben-Gwir czy Bezalel Smotrich odgrywali ważną rolę. I odgrywają też ważną rolę. Także Izrael wchodzi na dość nieznane tory w tym momencie, zarówno polityczne, moim zdaniem, jak i po prostu dotyczące sytuacji bezpieczeństwa i ogólnie relacji izraelsko-palestyńskich na dobrą sprawę. Tak jest. Bardzo dziękuję serdecznie za dzisiejszy komentarz. Spotkanie pan Michał Wojnarowicz, analityk PiS dla Układu Sił.